to najpierw ja jadę do fryzjera i to jest misja roku, bo rok już nie byłam u fryzjera, albo nawet dłużej. W sensie w Australii jeszcze nie byłam u fryzjera, a już w samej Australii jesteśmy prawie rok. Więc tak to wygląda przed i mam nadzieję, że będzie warto, bo tutaj usługi są dość drogie. I co sądzicie? Ile byście dali? Miliony monet? W sumie chciałam tylko ścięcie i kolor, ale pani stwierdziła, że ten kolor jest taki ciekawy, że czy mogłaby mi jeszcze zakręcić włosy, żeby zrobić sobie ładne zdjęcia na Instagrama. Więc czemu nie? No i fryzjer? Fryzjer normalnie standard taki salonowy, to byście nie pomyśleli nawet, że to jest coś innego niż można spotkać w Polsce. I cała ta wizyta trwała 2,5 godziny, a kosztowała $150. Nie wiem, ile taka wizyta by kosztowała w Polsce. No ale raz na rok chyba można, nie? Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze o naszym kampurze, albo tych 5 nowych widzów, co doszło, odkąd ostatnio o nim mówiliśmy. To może jeszcze nie wie. Ale jak nam się nudzi w domu i mamy jakiś wolny weekend, to sobie wyjeżdżamy czasami na taką małą wycieczkę. Na camping. Na camping. I teraz Krzysiu miał wolne i ja też, więc postanowiliśmy wyjechać sobie nad jezioro Mugera i porobić nocne zdjęcia. No, tak trochę jakby było pochmurno, więc nam nie pykło tym razem. No i teraz chyba sobie po prostu spędzimy dzień nad jeziorem. Ale jedna pozytywna ciekawostka z wczorajszego wieczoru to spotkaliśmy węża. Ten to już naprawdę wygląda dosyć imponująco. Jak się patrzy. Nie wiem, czy powinniśmy tak blisko podchodzić. Nie wiem, czy w ogóle powinniśmy tutaj sobie tak chadzać nonszalancko w takich strojach, jak to zwykle my. Ja mam buty z wysoką tam podeszwą. No ale jest długi, no ma za 2 metry. Muszę poświecić, bo on czyta, co jest tutaj tabliczce. Jak będzie ciemno, to przecież nie będzie widział. To faktycznie tak trochę wygląda, jakby czytał. Ale no przyznacie, że jest dosyć duży. To co, śniadanko? Wiecie co, taka nostalgia trochę nas naszła. Może nawet Krzysia bardziej niż mnie, że jest fajnie i można sobie robić takie campingi na otwartym samochodzie, patrzeć się w niebo przez całą noc w styczniu. Spaliśmy przy otwartym bagażniku. Spaliśmy przy otwartym bagażniku, jak to romantycznie brzmi. No, ale... Ale jakoś tak czegoś brakuje. Jednak ten styczeń, nie czuję, że to jest styczeń. I wszystko jest takie trochę nierealne. Tak jakby to życie, które teraz mamy, było jakimś fragmentem oderwanym od naszego prawdziwego życia. I może to dlatego, że jesteśmy tutaj już rok, prawie. W przyszłym miesiącu będzie rok. I nachodzi nas czas na takie refleksje. Hej, jak się masz? Wow, ale masz ładny nowy kolor. Nom. Czyżbyś miała nowego fryzjera? Nom. A w ogóle, bo... Nie pamiętam, czy mówiłam, ale raczej mówiłam, że to kosztowało $150 i napisałam do koleżanki, znaczy poprosiła mnie koleżanka, żeby mi wysłała zdjęcie, jak wyglądam po, i jej wysłałam i mówię, że ale raczej więcej już nie pójdę, bo to drogo było. A ona mówi, a spoko, spoko, a ile kosztowało? A ja mówię 160, a ona mówi, co? Znaczy ja mówię 150, a ona, co? To jest najtaniej, jak ja słyszałam, że ona dużo znacznie więcej płaciła za podobne usługi. Czyli ogólnie... Pozdro. Gdzieś tak 2 miesiące temu ostatecznie do mnie dotarło, że no już czas pożegnać się z moim magazynem i zacząłem ponownie szukać pracy. Najpierw tak gdzieś
było pomyśleć, że po prostu mam jakieś źle skonstruowane resume, nie resume to jest u nich CV, nie przystające do australijskich standardów, ale prosiłem tutaj o przysługę znajomego, który jest tutaj, prestuje takie kierownicze stanowisko i między innymi też zajmuje się rekrutacją. No i spojrzał na to CV, wprowadził jakieś tam parę takich kosmetycznych poprawek, żeby to wyglądało lepiej i bardziej profesjonalnie, ale zasadniczo mówił, że no to nie odstaje niczym od tych CV, które on dostaje, jak rozpoczyna rekrutację, więc raczej nie leży mi na resume. Więc Natalia mi podsunęła taki ciekawy koncept, jak na to powinienem patrzeć. No i w Polsce teraz według różnych danych jest już podobno 2 miliony pracowników za naszej wschodniej granicy. Według niektórych nawet więcej. No i teraz wyobraźmy sobie, że taki Ukrainiec z ukraińskim CV, z takim dziwnie wyglądającym nazwiskiem i z dziwnie wyglądającą uczelnią, która nic nikomu w Polsce nie mówi, i z jakimiś dziwnie brzmiącymi firmami w rubryce doświadczenie, stara się teraz o jakieś stanowisko no wyższe niż robotnicze. No to też raczej bez znajomości jakiejś. Znaczy, jeżeli taka obca osoba, zupełnie, która nie ma pojęcia, kim ten pracownik jest, dostanie takie resume, no to będzie miał jakieś inne, to prawdopodobnie odłoży to na sam koniec kolejki. Może to brzmi brzydko, no ale to chyba tak jest, nie? Nikt to nie... No i tak samo to działa tutaj, no widać po nazwisku, że nie jestem tutaj mieszkańcem. Zresztą nawet jakby nie po nazwisku, no to po uniwersytetach i po nazwach firm widać, że to nikomu zupełnie nic nie mówi. Nie wiadomo, jakie mam prawo do pracy tutaj i kiedy moja wiza się kończy, jak tam sytuacja w ogóle wizowa wygląda. Więc to nie są te... nie jest łatwo, tak powiem. Bo później zmieniłem trochę strategię i od 3 tygodni jeżdżę po firmach i budowlanych i rozwożę te CV po prostu tak, żeby ktoś mógł mnie zobaczyć, że jestem faktycznie jakąś realną osobą, nie jakimś człowiekiem kuszakiem. Ale na razie raz mi się tylko udało przebić wyżej niż przez sekretariat, a zostawianie w CV w sekretariacie ma prawdopodobnie dokładnie taki sam skutek jak wysyłanie go online. Czyli jeżeli jakaś osoba decyzyjna na to CV spojrzy, to i tak to nic nie dało, że to powiem osobiście, bo i tak będzie widziało to, co mówiłem już wcześniej. No i tak trochę już mnie to zaczyna frustrować. Nie sama praca w magazynie jako taka, jeżeli chodzi jakby tam, nie przeszkadza mi to, że to jest męczące i tam, że to jest taka praca fizyczna, bo znaczy tak mi to nie przeszkadza, nawet trochę lubię się zmęczyć w pracy i... ale najgorsze, że nie jest to praca w żadnym stopniu niestety rozwojowa, rozwijająca już dla mnie i jak ktoś, kto się nie rozwija, to się uwstecznia. I to jest takie trochę najbardziej straszne i dlatego nie chciałbym tak całych, powiedzmy, jeżeli będziemy tutaj 2 lata, no to nie chciałbym całych 2 lat tam przepracować, bo po prostu boję się, że się uwstecznia. Skręcić? Skręcę. Skręcę i zobaczymy. I jeszcze na początku, no na początku ogólnie było fajnie, dużym sukcesem było samo znalezienie pracy tutaj, dosyć szybko mi się to udało i przez pierwsze tam 2-3 miesiące to w ogóle nie musiałem się tym przejmować, jeszcze też mój angielski nie był jakiś rewelacyjny na początku, więc fajnie. No i druga rzecz, że no na początku to jednak uczyłem się nowych rzeczy, co prawda to nie były jakieś trudne i skomplikowane rzeczy, ale nowe, więc każdą umiejętność nowo napytał, może się kiedyś w życiu przydać. Tak z takiego założenia ja wychodzę i tam i się uczyłem jeździć ciężarówką, czego się w Polsce nie nauczyłem, i się uczyłem operować wózkiem widłowym, czego też w Polsce się nie nauczyłem, i paru takich, jak się prowadzi magazyn, też nie miałem w Polsce okazji tego podejrzeć, a teraz już w sumie wiem. Ale no, na dzień dzisiejszy muszę powiedzieć, że sytuacja już moja wygląda tak, że to jest praca na tyle prosta, że już niczego nowego po 8 miesiącach nie da się nauczyć, bo się osiąga już po prostu... Jest to zbyt prosta praca, żeby dłużej niż pół roku ciągle czuć, że się w niej rozwijasz i tak w sumie... No tak, ale ja tylko chciałam wtrącić, bo Krzysztof, nie wiem, chyba jeszcze o tym nie powiedział w ogóle, że to fakt, że on pracuje w magazynie przez tam 8 miesięcy czy coś koło tego, ale ostatnio zaproponowali mu, żeby... awansował na pozycję superwizora, czyli nadzorcy takiego takich, no w sensie kolejny level, że on by był nadzorował pracowników, i według mnie to jest duże osiągnięcie, no bo przyjechał z obcego kraju
i w sumie tak jak mówił, z angielskim, który nie był najlepszym, pewnie z pracowników, a teraz miałby być szefem poniekąd dla Australijczyków i też dla innych pracowników, więc według mnie to jest duże osiągnięcie i trochę Krzysztof sobie umniejsza. I mi się wydaje, że jego problem najbardziej leży w tym, że to nie jest praca w jego zawodzie, ale to nie jest tak, że on nie mógłby się rozwijać w tej pracy, bo dostał już propozycję, żeby dostać awans, tylko że właśnie on chciałby chyba znaleźć pracę jako no, taka bardziej umysłowa praca, jak inżynier albo kierownik budowy. No, tylko to traktuję trochę jako dwie różne rzeczy, no bo przechodzenie następnych stopni w karierze to nie zawsze musi się wiązać z dalszym rozwojem samego siebie. Hmm. Ja tak czuję, że nawet jakbym wziął tą pozycję, to zakres moich obowiązków praktycznie niewiele by się zmienił. Tylko by się zmieniło trochę struktura wynagrodzenia, bo mi tam proponowali pracę na jakby na pełen etat, czyli full time tak zwane i wszystkie profity z tym związane, jak płatne chorobowe czy urlop, to co tego nie mam, czego w tym momencie nie mam. To by się zmieniło, ale no mówię, nie. No ale chyba bardziej frustruje cię to, że w obecnej pracy jakby ludzie cię doceniają, twoi przełożeni i widzą twój potencjał i pozwalają ci na rozwój ścieżki kariery, a nowe firmy traktują cię jakby niepoważnie ze względu na twoje pochodzenie? No tak właśnie taka nie. No brak możliwości. Że gdybyś już się dostał do jakiejś firmy, to już to wiadomo, że byłbyś wartościowym pracownikiem, bo twoja obecna sytuacja jakby sugeruje, że byłbyś wartościowym pracownikiem. Tylko że nikt ci nie da szansy. No, to też muszę to precyzować, że ja nie szukam na jakichś stanowiskach dyrektorskich pracy, albo na jakichś nawet wyższych kierowniczych, ani nawet na. Ale możemy powiedzieć, że nie na kierowniczych, że i tak w stosunku do jakichś stanowisk z Polski, to i tak trochę to jest mimo wszystko obniżenie lotu, bo tak celuję w takiego, powiedzmy, że rywalizuję z takimi Australijczykami, którzy właśnie skończyli studia. No powiedzmy to, że ja mam jakieś doświadczenie kilkuletnie w tej branży, no to rekompensuje to, że oni tutaj są na miejscu, znają dobrze język, mają znajomości, mają jakby lepsze rozeznanie w tutejszych normach. Więc ja takie na niższe stanowiska aplikuję i mimo to nie mogę nigdzie się przebić przez jakiś tam pierwszy etap rekrutacji. To jest takie trochę smutne. A jako ciekawostkę powiem, że na przykład dlaczego to jest takie frustrujące? Na przykład dlatego, że u mnie w pracy dochodzi do takich paradoksalnych sytuacji, że na przykład w zeszłym tygodniu moim australijskim przełożonym dosyć spontanicznie zorganizowałem kurs podstaw Excela. Co? No, kierownik mnie poprosił, czy mógłbym mu pomóc, bo musi coś zrobić w Excelu, czy będę umiał. Nie byłem pewien, czy będę umiał, bo nie jestem jakimś wymiataczem w tym temacie. No, ale okazało się, że chodzi o narysowanie tabelki, tak jak on to nazwał, czyli o obramowanie. Czyli on pokazał funkcję, jak się obramowywuje komórki. Dołączył się jeszcze supervisor, czyli dwóm moim przełożonym. Ostatecznie skończyło się na dwugodzinnym takim wykładzie podstaw Excela, którym można by złośliwie trochę zatytułować. Może podstawówka trochę. Czy Excel to taki Word, tylko że z kreskami? Bo oni do tej pory tak tego stosowali. Naprawdę, bo jak im pokazywałem funkcję sumy, to mnie pytali, dlaczego równa się wpisuje. Znak równości wpisuję na początku w kolumnie i to jeszcze tak tą funkcję, żeby zsumować coś, to było tak, że oni wiedzieli, że taka funkcja w tym programie istnieje, tylko nie umieli z niej skorzystać, ale jak im pokazywałem takie bardziej zaawansowane, to mi się udało wyeksportować z naszego takiego systemu zamówień, taki dosyć obszerny plik Excela, że można było tam się już trochę pobawić na tych danych. No to już takie funkcje jak tam sortowanie, czy jakaś tam suma jeżeli, że jak już pokazałem im formatowanie warunkowe, to coś takiego szarlatana mnie traktowali, nie? Że, o Jezus. Ty jest programista. No, a parę tygodni wcześniej tłumaczyłem im, jak działa australijski system emerytalny. Fakt, że australijski system emerytalny jest trochę skomplikowany, he? Ale jest bardzo ciekawe, to może kiedyś zrobię na ten temat rozkminy. Jest tam uznawany za chyba trzeci najlepszy system emerytalny na świecie, australijski. No i
i tak kwestie finansowe nie grają w tym momencie praktycznie roli, bo tam parę razy już mi tam stawkę godzinową podwyższyli i tak nie są te zarobki złe, tutaj nie można pod tym względem narzekać. Nawet byłbym gotów obniżyć te zarobki na rzecz tego, żeby mieć jakąś pracę, która jest ciekawsza i bardziej ambitna i bardziej perspektywiczna. Ale no, jakbym miał tutaj spędzić 2 lata, to nie byłbym zadowolony. Nie, dlatego, że po prostu chcę zmienić pracę. Jak chcę coś osiągnąć i mi się to nie udaje, no to ciężko to nazwać sukcesem. Tak trochę takie kamyczek do ogródka, bo zawsze tak mamy taki, chyba wydaje mi się, taki pozytywny przekaz z naszych filmów, że jest całkiem fajnie, i że, no bo jest całkiem fajnie. No ale nie jest tak. No nie jest nie tak. Jest tak jakby jednoznacznie kolorowo. Są też szare i czasami może czarne strefy tego bycia w Australii. Słuchajcie, jest problem. Tutaj był wąż. Był tu wąż, a teraz go nie ma. Gdzie jest wąż? Gdzie idziemy? Na tamę. Będziemy skakać na główkę? A wiecie, że w Brisbane jest koronawirus? Chyba właśnie nie w Brisbane, gdzieś w Queensland, ale... Nie, bo był jeden przypadek w Brisbane, znaczy podejrzenie, ale chyba je wykluczyli. Ale za to są przypadki w Sydney i w Melbourne. Niedługo lecimy do Polski. To by się nas przenocować. Na spacer po plaży wzdłuż takiego chyba, gdzie woda była, znaleźliśmy dużo ciekawych rzeczy, między innymi dwie piłeczki do golfa. Po tym jak znaleźliśmy kij w kształcie moczuga, stwierdziliśmy, że pogramy w golfa. Tam jest nasz prowizoryczny wykopany dołek, tam gdzie ten palik, to jest jakieś 150 metrów. I każdy ma swoją piłeczkę, za chwilę kto pierwszy wrzuci do dołka. Połączyliśmy laptopa Bluetoothem z samochodowymi głośnikami, także mamy Dolby Surround i trochę musieliśmy odgrodzić się od słońca, bo ekran odbijał słońce, ale mamy i zarazem piękny widok na góry i jeziorko i będziemy sobie oglądać film. Próbujemy coś w tym naszym mizernym życiu miłego sobie sprawić.